Witam was w kolejnym odcinku Edek versus Widzowie. Dzisiaj jest z nami Macon. Siemanko. No, Macon tutaj wykorzystał strategię wbijania, ponieważ nie czekał na ping, tylko sobie wykupił kwalifikacje. No i to tyle z tej historii. No. Teraz taktyczne pytania do Macona. Jak długo grasz? Jakie masz rangi? W rakecie mam ogólnie 400 godzin. Gram od od listopada 2019. Ale dokładnie. I mam tak, rangi to nikt nie wiedział. Boom. Ulubiony tryb? Dwójki? No. Standardowo. Boom. No. To dlaczego? O kurde. Co ja zrobiłem? Jak to się stało? Dobra, to się wytnie, bo nic nie mówiłeś akurat, to nie musi być. czekaj, bo coś miałem zapytać, ale przez to niewątpliwie bajeczne wydarzenie wypadło mi z głowy. Chyba, że standardowo ludzie dwójki lubią. Najbardziej to tyle. Jak tam? Co tam powiesz? Co jest twoją ulubioną gierką? Wiesz, że możesz powiedzieć tylko jedno. Racket. A, w końcu byś powiedział? No. Minecraft. A właśnie, kiedy Minecraft będzie? Ojej, kolejny jeden z sekty Minecraftowej. Odwieczne pytanie. Odwieczne pytanie, we wtorek jakiś. Bardzo, bardzo fajnie. A tak ogólnie, że gierki, które sobie pogrywam, to jakieś CSGO, Liga w sumie, no i tyle. To nie rakietowa liga. Wszystko, co ma ligę w nazwie, to Macon gra. No. Macon to słynny zawodnik z pewnej serii. Versus no. Goldy chyba, albo Platyny? Ta, nie, Goldy. Goldy jeszcze wtedy byłeś Goldy. A kiedy my to nagrywaliśmy? Jaki czas tam jeszcze? Jakiś... Jeszcze Goldem byłeś. Na początku 2K20 chyba. No, coś takiego. To Macon jeszcze Goldem był i już wtedy pokazywał się z najwyższej dyspozycji w najgorszych momentach dla mnie. A, znowu nie powiedziałem. Na ogół, jak ktoś chce wziąć udział w serii, to zapraszam na Discorda, tam oznacza mi pierwsza osoba, która się zgłosi, bierze udział. Ale no też chyba, nie wiem czy kiedykolwiek w ogóle o tym powiedziałem, że na Discordzie jest też sklepik, będzie trzeba wyciąć. No, magia montażu, nie? Taki szybki powrót. Turbo szybki powrót, nic się nie stało generalnie. Jakbyście się pytali o czym gadamy, to o niczym. Problemy techniczne. Boom, natury technicznej. Czekaj, to coś zacząłem mówić? I się stało to, co się stało. Tak. O nie, jaki dribbler. Co za poruwa jedna. Nie spodziewałem się. Ale fajnie, jakim gra tryhard to. Z czego jest ta postać, co masz na awatarze? Kojarzę tą bajkę. No, to... Niesamowity świat Gumbola. A, to chyba na tym. XD leciało, czy czymś takim. Albo nie, Nickelodeon, coś takiego. Nie wiem, ja to będę na Cartoon Network. To na Cartoon Network jednak. Tak. Boom. Jak ja cię zniszczyłem? Autentycznie nie wiem. Tak sobie spadłem randomowo. Na dach ci. Naprawione demo. Jak tam? Masz jakichś znajomych, któryś będziesz namawiał, jak będzie free to play Rocket? Do spróbowania? No i jednego mamy. O Jezu. Jednego mamy, którego będziemy namawiać. No. No i... Jak na razie to nie wiem. No bo tam trzeba wszystkich po kolei. Tak. Znienacka im pobrać. Wszystkich znam, nie? No, jeszcze więcej. Tych, co nie znasz, też wysyłaj. Mhm. Widziałem u ciebie na odcinku, w ogóle fajne nagrody podobno będą za te free to play. No tak, nawet sympatycznie. Jeszcze ma być bardzo dużo jakichś itemków, ale nikt... O kurde, ty paruwa. Ty lubisz w słabych sytuacjach bronić moje strzały? No, są to chyba bramkarz z zawodu. No, mają być takie właśnie na wzór alfy itemków. No właśnie widziałem takie dieci mają być, ale też. No tak, dieci złote. Dieci to są dieci chyba, no. I jakiś tam boost też taki imitujący. Ciekaw jak to będzie w grze się prezentowało, no bo to... Jestem ciekaw to najbardziej tych samochodów, bo myślałem, że jakieś lepsze te samochody dadzą, a nie jakieś od tych. A masą będzie fajny, ale nawet dla mnie jest najważniejsze to, że połączenie kont będzie, bo ja mam wszystkie fajne auta kupione na PS4, to będę mógł właśnie sobie przywrócić. Tam masz Nissana, wszystko, nie? Nissana, McLarena, Chargera, ja tam kupowałem wszystko, co mi się podobało, Batmobila. No ja już wtedy nie grałem. No ja grałem, ale
w momencie, jak przyszedłem na PC, to właśnie usunęli ten sklepik. No, jak mi wrócą teraz itemki, to nawet dobrze, bo jakbym kupił tu i tu, to bym był zły. No, no tak to. No. A i tak kupiłem dwa razy rakietę już. A ty kupiłeś na promocji, czy nie? Na promocji, proszę cię, jak to nie. No, proszę cię. O co ty pytasz w ogóle? Ja też właśnie czekałem na promocję, jak była promocja. Ja powiem ci, że ja na samym początku, bo kiedyś w PS Plus się był za darmo na PlayStation, a ja wtedy jeszcze nie grałem. I potem przez długi czas czekałem, że może jeszcze raz będzie za frikę, jak już raz było. I tak chyba 2 lata się zbierałem na zakup. W końcu na promocji kupiłem i w sumie non-stop gram. No nie, takie non-stop, miałem przerwy, ale teraz nie, dużo. Rakiet jest mało grą znaną, a naprawdę bardzo fajna. W sensie w Polsce jest mało znana, nie wiem czemu. Bo wszędzie, bo w Polsce to się głównie w CS-a i no w sumie CS jest tylko taki w Polsce. A za granicą, w Niemczech Rakiet jest bardzo popularny na przykład, to jest blisko. Nie wiem, nigdy. Ja patrzyłem na wyniki ze Steama. To Rocket w Niemczech był na 2. najpopularniejszą gierką. Co? No, a w Polsce chyba na 11. Tak poza CS-em? Co? Czy tak, tak w sensie był CS jeszcze tam na tej topce, czy jakiś tak? W topce, ale nie był pierwszy. Nie pamiętam, co było pierwsze szczerze w Niemczech. A. Wiem, że Rocket był drugi. Kurde. Co mogło być pierwszy? To pewnie Minecraft. Obstawiam. Ale Minecraft to nie na Steamie. Nie na Steamie? A to nie wiem, czy było tylko ze Steama, czy ogólnie. Chyba ze Steama. To nie wiem, co innego mogło być w tamtym czasie. Nie wiem. W sumie ja tylko gram na Steamie, to gram w CS-a w sumie. I w Rakietę. Mm-hmm. Tak to. Albo jakaś liga, albo Valoranta nawet czasami mi się zdarza. Bo Valoranta zagrałem w becie i w sumie... Nie no wiem. Ja też właśnie. Potem czekałem, aż dadzą rankedy? Dali rankedy mnie nie było i potem już mi się nie chciało odpalać. Właśnie ja no. Ligę w Valoranta to gram tak od początku mniej więcej, a długo też czekałem na wydropienie, bo chyba ponad tydzień. O, to ja to sama. Dobra, to teraz Madson coś tam hostnie. Mam nadzieję, że coś fajnego. Kolejny odcinek to samo. Tutaj jest przynajmniej Nie! No. Slow-mo. Czy to jest slow-mo? Jacie. Tak. Ojeju. Chciałem powiedzieć... Dobra, powiem teraz coś bardzo ważnego. A raczej zapytam się wasze ulubione pytanie, korzystając z tego, że ten mecz... Ej, a czas też... A no dobra, czas leci normalnie. Poważnie w slow-mo? Co jadłeś na obiad? Lepiej powiedz, póki ludzie pizzę cię jeszcze... Pizzę jadłem na obiad dzisiaj. Na bogato. A jaką? Z kurczakiem, z szynką i z pieczarkami. O nie, no... Ja proszę tam teraz wyzywać biednego Madsona. Ten tryb jest jeszcze gorszy. Najgorzej, jak dziwnie w ogóle. A, dobra, to w każdym razie Madson, jak widzimy, jest sabotażystą. Dobra, trafię. Mam dużo czasu, żeby przymierzyć. Jezus. Ale to jest niesamowicie... Czuję się, jakbym miał tak ciężkie auto, że to jest hit. Grałbyś? No. Jesteś przekonany? Co jest? Zapomniałem, że tu są power-upy. Tak właśnie coś niebezpiecznie nadjeżdżałeś groźnie, ale... Nie, ale ten mecz w ogóle... Tak, bo tak pierwszy aż mi wysuniesz piłkę. Okej. Pinch. O, jakbym do swojej strzelił, to by była padaka. Tyle czasu na recover jest na tym trybie. Nie. Co? Jaki samobój! Masz za karę za to, że ten tryb startnąłeś pomimo powtórki nie pomimo. Jak to możliwe? Jak zmieścił w ogóle? Ja to właśnie chciałem wybić, nie? Ojej, ale te kickoffy są tak wolne. Miałem dopiero, gdy się wbiłem na raketę, chciałem jeszcze rankedy potem poograć, ale to widzę, że chyba nie ma sensu dzisiaj. Najlepiej jest właśnie, jak grasz takie ciężkie tryby, a nagle przejdziesz na taką łatwą piłkę, to od razu dzisiaj lepiej gra. Taką łatwą, tam będzie tak zapierdzielała. Będzie tak szybko się wszystko działo, że nie ogarnę. Ale to spada długo, ale to jest nie do wyczucia. No, ale przynajmniej mapy można pooglądać.
Widziałeś, że tam jest jakiś ten roller coaster? Nigdy nie widziałem, gdzie? Że jest roller za pomarańczową bramką po lewej stronie jest roller coaster. I no? O Jezu, ja się tu na suficie za... Spokoj, tak tutaj nie strzelę. Ale można się porozglądać. I to nawet jeździ roller coaster. Ja myślałem, że sama trasa była. Chyba nowy ulubiony tryb Matsana coś tej, że codziennie będzie teraz grał. To z kolegami będzie grana. Boom. Boom. Nie. No nie. Ale powolność. Jaki gol? Nie wiem, czy to dam do intra. Nie wiem, czy to dam do intra, bo to tak ładno leci, ale fajne to było. Pre-jumping, agresywny. Matson bez szans. A, jeszcze zapomniałem zapytać. Chcesz kogoś na szybko pozdrowić? A, nie. A, tak bez pozdrowień będzie. Bez pozdrowień, taktycznie. Nie wiem, czy o czymś jeszcze nie zapomniałem Najgorsze jest, jak pozdrowisz kogoś, a nie pozdrowisz kogoś innego. Zapomnisz i nie będzie miał pretensji, więc nie pozdrawię nikogo. Dobra, po tym jakże szybkim meczu... W sumie czas leciał normalnie, także w sumie był szybki, bo... Mało się zdążyło zrobić. Trzeba zakończyć, no to w każdym razie tutaj dziękujemy Matsunowi za wzięcie udziału. Matsun pokazał, jakiego trybu nie wybierajcie. Kolejnym czarny liście. Ale przynajmniej był krążek zamiast kostki, to tyle dobrze z dzisiaj. No i co, no i to by było tyle. Elo, elo.